Kolejnym tekstem, który porywa nas do zachwytu nad Panem Bogiem, jest tekst z 33 rozdziału Izajasza. Tekst, który znów jest oczywiście jawną zapowiedzią przychodzącego Chrystusa w Boże Narodzenie. Znów jest taką jawną figurą tego, co się ma wydarzyć, ale jednocześnie jest też znowu tekstem, który mówi do nas, który ma nam powiedzieć prawdę o Panu Bogu. Kiedy czytam ten tekst Izajasza, który teraz chciałbym zacytować, albowiem Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem, On nas zbawi. Jest to dla mnie niezwykły znak tego, że po tej całej sekwencji, o której mówimy, w której Izajasz mówi, że najpierw Pan jest sędzią, Pan daje prawo, Pan jest królem, na końcu tej sekwencji pojawia się zdanie, że On nas zbawi. Czyli ostatecznie to jego bycie sędzią, jego bycie prawodawcą i bycie królem ma prowadzić do naszego zbawienia. I to jest oczywiście jak najbardziej dobra nowina. Nie jest tak, że najpierw mówi o zbawieniu, a potem o byciu sędzią i prawodawcą. To jest o tyle istotne, że kiedy spojrzymy na to z tej perspektywy, to kiedy rozmawiamy ze sędzią, to troszkę się boimy. No bo to sędzia, nie? Z prawodawcą tym bardziej. Z królem też mamy pewien lęk. Jednakże kiedy dostajemy od tego sędziego, tego prawodawcy, tego króla, dostajemy zapewnienie, że on nas zbawi, to wygląda to całkiem przyjemnie. Po prostu całkiem przyjemnie. I w ogóle to jest tak, że te zdanie o nas zbawi Izajasza jest najprostszym zdaniem z możliwych. To znaczy nie ma tu nic, co jest niepotrzebne. On nas po prostu zbawi. I to nie jest napisane, że on nas zbawi, bo będziemy tacy, owacy, że będziemy przestrzegać to, tamto, wamto. Oczywiście znowu nie chodzi o to, żeby tutaj sobie folgować i robić, co się chce, bo i tak nas Pan Bóg zbawi. No, znaczy, szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że i tak nas zbawi, bo jeżeli będziemy mieli sobie na zbawienie zasłużyć, to już jest dawno po zbawieniu. Więc nie ma tu żadnych warunków. Po prostu on nas zbawi i to jest zachwycająca dobra nowina. Chrystus jest tym, który zbawia. Jest tym, który mimo tego, że jest naszym królem, że jest naszym prawodawcą, naszym sędzią, to on, jego głównym zadaniem, ostatecznym może zadaniem w stosunku do nas jest to, że on nas po prostu zbawi. Dalej Izajasz mówi pisze ten piękny tekst, że dlatego Pan sam da wam znak, oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel i tak dalej, i tak dalej. Imię Emanuel, można powiedzieć, no to się Izajasz pomylił, no bo z tego co wiadomo, no to Jezus dostał na imię Jezus, a nie Emanuel. W dowodzie tam raczej chyba nie miał drugiego imienia Emanuel. Bardziej chodzi tutaj jednak o nie tyle samo literalne traktowanie imienia Jeszua i Emanuel, chociaż gdybyśmy doszukiwali się pewnych połączeń, to byśmy je spokojnie znaleźli, ale to nie jest temat tego rozważania. Bardziej chodzi mi o to, że nazwanie go imieniem Emanuel oznacza powiedzenie, kim on będzie. A Emanuel oznacza Pan z wami. Oznacza, że Bóg z nami. I Jezus, przychodząc na świat, ogłasza, że Bóg jest z nami. Że Bóg nas zbawi. To się wszystko tutaj właśnie pięknie zazębia, że On jest naszym królem, On jest naszym sędzią, prawodawcą, On nas zbawi. I On przychodzi w tym imieniu na świat. W imieniu tego, aby nas zbawić. I teraz znowu jest to, o czym ja mówiłem dwa dni temu, że cokolwiek się w naszym życiu dzieje, to możemy wracać do tego tekstu Izajasza i rzeczywiście odczytywać to w taki fenomenalny sposób, że Bóg nas zbawi, że to, co się dzieje trudnego, nie musi oznaczać końca. Może być jakimś tam końcem czegoś, jakiegoś wydarzenia, ale nie nas, nie nas, bo Bóg nas zbawi. Pan Bóg przychodzi, Emanuel przychodzi i Emanuel będzie naszym zbawieniem
chociaż nie lubię takiego określenia. Emanuel będzie tym, który pomoże nam nasze życie doprowadzić do życia wiecznego. I to właśnie o to by chyba chodziło. Wspaniały, zachwycający tekst, tekst pełen nadziei, tekst, który zapewnia nas o obecności Boga, tekst, który porywa i który jednocześnie jest też wspaniałym, myślę, takim wspaniałym sygnałem do tego, że skoro już mamy raptem 3 dni, a w zasadzie 2, kiedy wy tego będziecie słuchać, do Bożego Narodzenia, to mamy tak naprawdę 2 dni do momentu, kiedy po raz kolejny będziemy sobie przypominać, że Bóg jest z nami. I taka jedna uwaga do Wigilii, do tego, co będzie się działo przy stole. Zwykle zostawiamy tam jedno puste miejsce i zwykle pewno modlimy się, żeby nikt nie przylasł, nie, na to miejsce. Może warto byłoby kogoś w tym roku zaprosić? Mamy szalony czas, gdzie ludzie zabraniają innym wchodzenia do swoich państw, bo mają różne strachy, bo mają różne lęki. A może my powinniśmy w tym czasie zadbać o to, żeby kogoś zaprosić? Oczywiście, no trudno po prostu wyjść na dwór i kogoś zaprosić, ale tak sobie myślę, że w wielu domach można by fizycznie zaprosić Chrystusa. Myślę tu o modlitwie. Myślę tu o przygotowanej modlitwie, nie o odbębnionej modlitwie i przeskakiwaniu z nogi na nogę, że nie czujemy się swobodnie i tak dalej. Może fajnie byłoby na ten pusty talerz położyć modlitewnik, który sobie przygotujemy, w którym będziemy się wspólnie z rodziną modlić. I być może będzie to jakiś taki sygnał dla nas samych, że jesteśmy gotowi do świadectwa o Panu Bogu, a dla naszych dzieci na przykład fantastycznym takim znakiem, że traktujemy Pana Boga poważnie. Nie chodzi mi tu o to, żebyśmy teraz odmawiali różańce i przeciągali tę modlitwę, bo to nie o to chodzi. Ale myślę, że warto byłoby poświęcić więcej czasu na modlitwę i zrobić ją, przygotować ją w sposób świadomy, czyli zaprosić w sposób świadomy Pana Boga na tą wieczerzę. Myślę, że na owoce długo nie będziecie czekać. Owoce, które zawsze przynosi zaproszony Pan Bóg. Pokój w sercu, spokój, pewien taki dystans do świata. To jest to, co przynosi Pan Jezus. Z tego wszystkim Wam życzę i pamiętajcie, że On nas zbawi bez żadnych warunków. Kimkolwiek jesteśmy, jacykolwiek jesteśmy, przychodzi nas Emanuel, Bóg z nami, który nas zbawia. Wszystkiego dobrego.